Witam was, ciarosy! Jestem Ciarosa, bo jeśli mnie znacie, jestem stylistą fryzur, ale nie tylko. I witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o złych ludziach. Tak. Albo chorych psychicznie, nie wiem. Dzisiaj tematation złośliwe fryzjerki i fryzjerzy. Zapraszam do oglądania. Na pewno wiecie, że ludzie to bardzo dziwny gatunek. Jeśli ktoś jest ładniejszy, przystojniejszy, ma więcej kasy, lepsze ciuchy, po prostu coś lepszego, to czasami może być błaha rzecz, ale lepsza niż coś naszego. To od razu trzeba z agresją, z zawiścią, z nienawiścią i tak jakieś złe emocje. Po co? Po co? Nie lepiej wykorzystać tą energię po to, żeby samemu wskoczyć na wyższy level? Albo żeby zdobyć na przykład to, co jest fajne dla nas? Kurde, ruszmy głową. Bo jeśli tylko będziemy komuś zazdrościć, to sami będziemy cały czas takim shitem. Skupmy się na sobie i działajmy zgodnie ze sobą, dla siebie. Nie skupiajmy się na tym, co ktoś ma, czy jaki ktoś jest. My to my. To jest ważne, przynajmniej dla mnie. Ale bez zbędnego gadania przechodzimy do tematu odcinka. Jeśli obserwujecie mnie dłużej, to wiecie, że szukając pracy w różnych miastach przez wiele lat, to zanim trafiłem do tych salonów, w których pracowałem po kilka miesięcy albo nawet lat, to były takie salony, w których pracowałem, wiecie, tydzień, parę dni, może miesiąc. I dlaczego tak krótko? Otóż dlatego. Dlatego, że były tam złośliwe fryzjerki i fryzjerzy. Po prostu straszni ludzie. Mam 5 najczęściej spotykanych przypadków w tych salonach, w których byłem na przykład krótko. Czym to się jakby objawia ta złośliwość? Po pierwsze, przychodzi czasami jakaś ładna dziewczyna i wiecie, siada sobie na fotelu, no i podchodzi do niej jakaś fryzjerka na konsultację, coś tam, przychodzi na zaplecze i mówi taki tekst. Ach, głupia suka, ale oszpecę, że będzie taka ładna. Słuchajcie, niestety, ale takie rzeczy się zdarzały. Ona naprawdę, może nie, że ją oszpeciła, to za dużo powiedziane, ale naprawdę te włosy nie były zrobione tak dokładnie, jakby trzeba było, bo jeśli nie chciał, bo stwierdziła, że coś się jej nie podoba, bo jest taka ładna, że już nie będzie taka ładna. Przysięgam wam, że coś takiego widziałem, przysięgam. To jest straszne. Drugi punkt. I tutaj to nie zdarza się tylko w salonach fryzjerskich, ale w różnych miejscach. I przychodzi sobie na przykład taki... Przychodzi sobie na przykład fryzjer na zaplecze, wkurzony na jakąś tam klientkę i mówi... A, napluję tej małpie do kubka, mnie wkurzyła, co za wredna jędza. Plunę jej tam do tego kubka, do tej kawy. To było bardzo straszne. Niestety moi znajomi pracowali w restauracjach i w różnych miejscach. I to, co tam się dzieje, to co w ogóle ludzie robią, to jest masakryczne. Czasami im się trochę nie dziwię, bo naprawdę ludzie są straszni, ale żeby już pluć i takie rzeczy robić... Trzeci punkt to tekst tego typu, że... Ach, ostrzygaj jej więcej włosów, bo jest jakaś niemiła tam małpa. Co za małpa zasrana. Ostrzygaj tych włosów więcej, czy będzie miała długi warkocze. Zobaczymy, zobaczymy. Cóż, mi też się zdarzy wkurzyć na klienta. Chociaż już teraz nie, ale wcześniej tak. Ale... No można sobie coś pomyśleć. Nawet powiedzieć. Ale zrobić. Zrobić! Czwarty punkt. To tekst typu... Co za dziwny typ, takie mu schody z tyłu zrobisz, zobaczysz, będzie taki mądry, taki lewele coś tam zaczyny. Takie mu krzywe zrobię z tyłu, takie, HWDP, z tyłu głowy, je. Może HWDP tamten fryzjer nie wyciął, ale to co miał z tyłu głowy tamten klient, to było słabe, bardzo słabe. Wiecie, da się zrobić takie rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale potem jak się przyjrzy człowiek albo będzie w domu, to je zobaczy. No, ogólnie na miejscu tamtego fryzjera bym się bał, bo ten kolor, który siedział u niego na krześle, był taki, wiecie... Chory psychicznie, tak jak ten fryzjer, no ale pozdro. Piąty punkt, ostatni, który dla was przygotowałem, to tekst typu... Uczę tą sukę specjalnie na ślub! Żeby jej się na ślubie ta fryzura rozwaliła! Co za zasrana bitch! Jakie problemy ludzie mam ze sobą? Słuchajcie, da się zrobić fryzurę tak,
że teraz jest pięknie, bo ona była na fryzurze, ja widziałem tą fryzurę, ona była piękna, ale ja widziałem, jak ona była robiona. Ja byłem, no na bank się ta fryzura rozwaliła. Nie wiem, jak to się skończyło, czy ta klientka zadzwoniła potem do tego salonu, czy nie, bo ja tam pracowałem tylko 4 dni, ale akurat trafiłem na taką zmianę. A ja mam w sobie coś takiego, że ludzie mi dosyć szybko ufają i to jest fajne, ja to doceniam, no ale czasami są psychole. Uwierzcie mi, ja pracowałem przez te lata z różnymi ludźmi i naprawdę przysięgam wam, że zdarzyło mi się wejść na zaplecze i mówię: co za nienormalna kobieta. Zdarzyło mi się, tak, zdarzyło mi się coś takiego powiedzieć. Ale żeby komuś coś zrobić, jakiegoś złego albo, nie wiem, napluć czy coś, takie trochę słabe. Albo żeby źle ostrzyć, przecież wiecie, to jest jakby moja reklama. I ta osoba potem będzie chodziła i reklamowała te włosy, które ja zrobiłem. I ktoś powie, kto ci coś takiego spartolił. Ta powie tej, ten powie jemu, ten powie tamtemu i tamtemu i antyreklama gwarantowana. Yeah. Moi drodzy, pamiętajmy, że jest jeszcze strasznie dużo normalnych i dobrych ludzi. Naprawdę ja w to wierzę. Naprawdę jest dużo normalnych ludzi. Naprawdę jest dużo normalnych ludzi i dobrych fryzjerów i zdolnych fryzjerów. To jest tylko jakiś tam mały procent tej takiej, wiecie, że coś nie tak w głowie. Ale nie bójcie chodzić się do fryzjerów. Naprawdę na pewno znajdziecie kogoś spoko. Na pewno nawet wśród was jest dużo spoko fryzjerów, bo wiem, że oglądają mnie też fryzjerzy, fryzjerki, więc serdecznie pozdrawiam z branży. Niestety w każdym zawodzie zdarzą się jakieś oszołomy. Naprawdę. I na pewno część z was też się wkurza na klientów i w ogóle, ale robić jakieś chore akcje, aż tak. Ale ja się naprawdę cieszę i jestem wdzięczny, że teraz pracując sam na własny rachunek, klienci, którzy do mnie przychodzą i klientki, to są naprawdę dobrzy, fajni i normalni ludzie. I jestem wdzięczny, że z takimi ludźmi ja pracuję. Jeśli ktoś mnie teraz z was ogląda, to serdecznie was pozdrawiam i cieszę się, że możemy ze sobą normalnie pogadać i mieć normalny kontakt, a nie taki sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes, yeah. Naprawdę jeszcze raz pozdrawiam i dzięki, że takie fajne osoby do mnie trafiają. A jeśli wam, moi drodzy, podobał się ten odcinek, to oczywiście kciuk w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. A my widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Mam 5 takich najbardziej... Mam